no i drzwi pasażera. W jednych branżach jest test białej rękawiczki, a w blacharstwie jest tak zwany test śrubokręta. Już tu trochę zrobiłem false start, ale tak jak było pokazane na początku, dziurki były to. Miałem nadzieję, że może się uda tylko zrobić jedną wstawkę, ale niestety... Niestety test śrubokręta, tak jak i test białej rękawiczki, jest bezwzględny dla takich miejsc. Teraz, kiedy drzwi już mamy ustawione, taki patent wyuczony od pana Zbynia. Odwiercę sobie tutaj jedną dziurkę czwórką. Tak samo na dole sobie zrobię dziurkę czwórką, przewiercając też zawias. I później po prostu biorąc śrubokręcik, wtykając śrubokręciki dwa w te otwory, już będę miał od razu ustawione drzwi pod spawanie. Także... żeby później nie musieć ustawiać ich po raz enty, tylko żeby od razu mi wskakiwały tak jak powinny. Taki mały patencik i wtedy wszystko elegancko wchodzi tam, gdzie powinno wejść. Teraz pracując nad drugą stroną, cały proces przebiega znacznie szybciej, ponieważ ja już pamiętam mniej więcej jak musiałem wyklepywać ten element, robiąc go pierwszy raz na tamtej stronie. No i z drugiej strony już sobie tutaj jakby przyspieszam proces pracy, bo nie muszę krążyć między wybijaniem młotkiem, między walcowaniem na kole angielskim, między spęczaniem, bo już mniej więcej pamiętam jak mi się to ułożyło. Tak jak widać, tutaj też element wewnętrzny będziemy musieli wymienić, ale na początku przymierzmy sobie elemencik numer 2. Także na tą chwilę elemencik numer 2 też prawie idealnie nam tu pasuje. Tu by można było delikatnie wypchnąć tą stronę. To nawet może uda się zrobić delikatnie na kolanku. O, delikatnie na kolanku. No, jakoś to będzie. Praktycznie leży. Leży praktycznie jak stąd. I teraz tak, żeby jak najmniej grzać blachę taką na samochodzie TIG-iem, ja stosuję sobie różne grubości drutu. Także mam cieniutki drucik 1-2. To sobie kupuję normalnie w rolce jako domigomatu. Drut to jest 1-6 bodajże. Ten taki standardowy do TIG-a. I to jest chyba 2. I wykorzystam sobie podczas spawania takiej stawki z trzech różnej grubości drutów. Tam gdzie mam większą dziurę, gdzie mi się wypala na przykład, bo z drugiej strony jest trochę cieńsza ta blacha tutaj, bo z drugiej strony jest jakiś tam delikatny wżer, no to stosuję sobie grubszy drut, żeby przylać. W miejscu, gdzie mam nacięte tarczą 1 mm, stosuję sobie drut 1,6, żeby wlać, zrobić ładną spoinę, a tam, gdzie mi się blaszka w miarę schodzi, stosuję sobie drut 1,2, dzięki czemu szybciej mi się ten drut wtapia i mogę, nie muszę tak długo grzać jednego miejsca. I to jest taki mój złoty środek. Też zawsze byłem sceptycznie nastawiony do spawania TIG-iem takich blach samochodowych. Wiedziałem, że to jest fajna robota, ale byłem sceptycznie nastawiony, bo nasłuchałem się wielu właśnie takich wcześniej sprzecznych opinii. One mi utkwiły w głowę, aż w końcu poznałem kolegę Jurka, customera z Ukrainy, który mi jakby naświetlił na nowo pracę TIG-iem przy takich elementach na samochodzie. No i dzięki niemu, że tak powiem, powrotem wróciłem do ćwiczenia i do próbowania pracy właśnie w takich miejscach TIG-iem. I no już do migomatu chyba nie będę wracał prędko, krótko mówiąc. Tu mam dużą dziurę, to będę ją zalewał grubym drutem. Prąd mam w tej chwili ustawiony start 34, a prąd pracy mam 35. Czasami podkręcam sobie do 40, ale tutaj
w miejscu, gdzie jakby pracuję na samochodzie, więc nie mogę sobie w optymalnej pozycji spawania, wolę mieć troszkę mniejszy prąd, żeby nie wypalić te dziury, bo ciężej po prostu jest mi się ustawić w dogodnej pozycji. Tutaj bardzo długo grzałem w jednym miejscu, ale chciałem zalać tą dziurkę i sobie wypaliłem dziurkę tutaj u dołu, ale to już wezmę sobie cieńszego drucika, czyli teraz wezmę sobie 1,6 i doleję sobie tutaj na dole. Też podczas spawania TIG-iem mam większą kontrolę, po prostu cały czas widzę w momencie, kiedy postawimy gluta szczepnego punkta migomatem. Nie panujemy nad tym, jak podajemy drut, nad tym jeziorkiem, nad tym nie jesteśmy w stanie zapanować. W momencie, kiedy robimy to TIG-iem, panujemy po prostu nad całym spawem, widzimy, jak się nam ta blacha zachowuje, jesteśmy w stanie szybko reagować, widzimy na bieżąco, co się dzieje podczas łączenia dwóch blach, wszystko jakby w zwolnionym tempie się odbywa, ale przez to, że stawiamy o wiele mniejszą spoinę, o wiele mniejszy jest ten spaw, mamy dużo mniej szlifowania później i wyklepywania. No i okej, druga strona, jak to, że to jest prawa strona, no to wiadomo, jest trochę bardziej zgniła. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze wywiecznik, więc przygotowałem sobie dużo większy element, który teraz będę przypasowywał. Czyli tak jak na poprzednim filmie, tutaj będę sobie spęczał ten kształt, żeby ta wstawka położyła mi się w tą stronę. Raz, że wtedy tu mi się ta szczelinka rozsunie, a dwa, że kształt tego boku jest taki w lekkim łuku, więc jak tutaj sobie spęczę, to ona się bardziej położy, uzyskamy łuk. Tego właśnie na poprzednim filmie nie tłumaczyłem, czemu tutaj spęczam sobie, czemu chciałem to położyć. No i tak jak widać, tu gdzieś nam się zacznie przetłoczenie, na dole zaraz sobie wymierzymy, gdzie się skończy. No, także pomału, pomału, druga strona też z tej strony. Z tej strony tutaj musiałem dospawać od dołu, tutaj widać fragment blaszki, z tej strony tutaj u dołu dospawałem, bo było zgnite, tak jest ok. Tu sobie porobiłem dziurki do szczepnego, zaraz to jeszcze pod szczotką drucianą i będę wstawiał wstaweczkę. I tak jak na falcu nie dawałem podkładu, tak tutaj akurat w to miejsce delikatnie zasikałem podkładem antykorozyjnym. To tak, żeby tutaj później szansa, żeby wciekło z kolei tak w bok, to będzie mały, na drzwiach wiadomo, że mi ścieknie, a kabiny nie będę przechylał, żeby wlać ten epoksyd włączenie, więc tutaj, wiadomo, na później dam woski, ale siknąłem, troszkę przesknie. To jest primerik w sprayu antykorozyjny, więc on się tak mocno nie będzie przypalał. Sygnałem też tutaj od wewnątrz, od razu odwzorowując tutaj tą taką blachę. O, cyk, 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 cyk. No i co? Znowu założymy drzwi i wtedy spasujemy tutaj dół i pospawamy też tutaj ciągłym spawem, ustawiając to z drzwiami. No i mamy dwie strony gotowe. A jeżeli nie chcesz wychodzić w takich złachanych łachach jak ja,
Zapraszam Cię na stronę kernercustom.capsel.pl. Link w opisie, aby zakupić sobie koszulkę, bądź bluzę, bądź czapeczkę. Bardzo fajne ciuszki z logiem i z projektami z warsztatu. Wspomoże to rozwój kanału. Także właśnie kapsel i bardzo za to dziękuję. No, robiłem sobie taki malutki przyrządzik, czyli taki płaskownik, czy tam nawet nie płaskownik, tylko kształtownik. 12 mm wysokości, taką właśnie przerwę, jaką tu potrzebuję mieć. No to spawałem sobie na szybkości po prostu przecina, który później odetnę na ostrze sobie na nowo. I wsuwając tutaj w to miejsce od wewnątrz, jestem w stanie delikatnie sobie przeklepać tutaj to miejsce, ten randzik. I dzięki temu, że mam pod spodem podłożony element, w momencie kiedy delikatnie uderzam, ta blacha mi się zapiera, dzięki czemu jestem w stanie ładnie ją naciągnąć do siebie i położyć w tą stronę, żeby zaczęły mi się tutaj zgrywać drzwi. No, na takiej właśnie zasadzie. I też jak uderzam młotkiem, to lekko zagłaskuje w to. Dzięki temu, że właśnie mam to podłożone, to mi się bardzo ładnie naciąga. Nie zostają mi ślady po młotku. Ta przestrzeń nie faluje. Także tak, zaraz założymy drzwi, ale jeszcze wcześniej ślifniemy sobie to, co pospawałem i będziemy mieli drugą stronę też już przygotowaną i będziemy szli dalej z robotą. Ok, żeby zostawić oryginalną tą patynę, przykryć ją klarem, będę starał się wyłatać takie miejsce jak to, jak najmniejszą powierzchnią tej łatki, czyli już sobie przygotowałem łatkę, po prostu odcisnąłem sobie ręką, cyk, cyk. I wtedy uzyskuję bardzo fajny kształt, już sobie go wycięłem. Także zaraz będziemy dorabiać taką blaszkę. Reparaturka dorobiona. Odrysowane miejsce wycięcia na nadwoziu. Tak więc zaraz wycinam tą blaszkę, lekko podczyszczam krawędzie. No i git, blaszeczka przypasowana. Także zaraz przytigujemy ją tutaj. Drzwi nabierają kształtu. Tutaj będę miał problem z dojściem w te dwa miejsca, ale zaraz spróbujemy. Spróbuję wsunąć tutaj płaski element, podtrzymać go i od góry spróbować to załamanie zaklepać, przez co automatycznie zaczniemy wychodzić tutaj to wgniecenie. To jest stara blacha twarda, więc nie jest to takie proste. Najwyżej będziemy grzali. Zawsze takie miejsca, które nie będą chciały pójść, możemy przygrzać. No, tigiem nawet możemy przygrzać. Tak więc no problemo. Czyli taki PDR, że wkładam sobie kijka, próbuję podeprzeć miejsca i wtedy delikatnie zaklepuję sobie płaskim, ale okrągłym młoteczkiem. Tu mam podłożoną deskę, o którą się zapieram w trakcie pracy, żeby nie krzywić też tej blachy, która jest na dole. I wyczuwam ręką u góry miejsce, w którym podkładam tą deskę i po prostu napieram tak, żeby podkładać sobie określone miejsce, które chcę klepnąć. Wyczuwam sobie ręką, no i zaklepuję, podtrzymując deseczkę. Tak, wsunąłem sobie kołka drewnianego aż do tego tej miejsca, dzięki czemu podważam miejscu, w którym chcę i próbuję zaklepać to takie przełamanie na poszyciu. One wtedy automatycznie będzie mi wyciągało tutaj tą wgniotę, która powstała, czy w zasadzie to przełamanie powstało podczas tej wgnioty, więc próbuję po prostu odwrócić, że tak powiem, proces. Jak spojrzymy sobie pod światło, to mniej więcej widać to wgniecenie, że już się niweluje. No jeszcze mamy parę takich miejsc, ale stopniowo będziemy mogli się pozbyć. O, czyli tam
jest dokładnie takie samo przełamanie, jak było tutaj i będziemy próbowali to wyciągnąć, żeby jak najmniejsza została tutaj nierówność. Jak przed chwilą było widać, ona jeszcze tutaj w trakcie pracy będzie prężyć, więc na przykład to, co wybiłem, może z powrotem wpaść, ale już dookoła są wybrane rzeczy, więc będzie można po prostu to od razu wypchnąć. Wpada dlatego, że ta blacha jeszcze jest podaciągana różnymi uszkodzeniami, ale idąc stopniowo po kolei, wszystko wyklepując, jesteśmy w stanie po prostu doprowadzić do tego momentu, że ona przestanie nam wpadać, bo się wyrówna i nigdzie nie będzie jej ciągnęło. Będziemy sobie podkładać też taki element pod spód, żeby po prostu klepiąc już usuwać wszystkie nierówności i to nam będzie powodowało, że to się zacznie układać z powrotem. A jeżeli dalej będzie płynąć, to odpalimy TIGA i po prostu postawimy sobie parę kropek, podgrzejemy punktowo, żeby ją usztywnić, złapać w miejscu, gdzie będzie tańczyć. No i im bliżej mamy płaską powierzchnię, tym przechodzimy po prostu na delikatniejsze metody perswazji. Czyli na przykład w tej chwili delikatnie, korzystając z tej płaszczyzny, która mniej więcej pokrywa się z tą płaszczyzną, próbuję uzyskać tutaj ten łuk. On tu jest zapadnięty. No i przykładam sobie płaski kawałek, żeby po prostu dzięki niemu tutaj mieć podbicie. Mieszam te rysy takie głębokie po tym właśnie, co uderzyło w te drzwi i one mi trochę kręcą. No ale już jest lepiej. Już nie wpada. No i tak to stopniowo właśnie, bo tutaj wypchnę tą rysę i znowu będzie mi wpadało, będzie się blokowało. Także powolutku i po prostu już teraz delikatniej. Delikatna perswazja. Tutaj też mógłbym sobie zaklepać. Nie dużo lepiej, ale coraz lepiej. No i tak stopniowo. Nie? Staramy się korzystać z każdego gadżetu, jaki mamy. Czyli tych gadżetów mamy całą masę. I pomalutku, stopniowo wszystko wypukujemy. Puku, puku. Tutaj podczyściłem szczotką drucianą i zrobiła mi się dosyć duża dziurka. I zobaczymy, czy uda mi się ją zalać. Very good, my friend. No i pozalewane. Dobra, zajarzenie TIGA ustawiłem sobie na 20 amper. Prąd pracy też. Tutaj sobie kładę od razu na szybko klepadełko. Łapię sobie, weźmy sobie to klepadełeczko. O. Bo musimy grzać i szybko klepać. Czyli musimy sobie pod ręką położyć z
sęciory. Założyć czubiczkę, cyka. Przypalić delikatnie. Trana i od razu stukać. Jest good. Jest good. Dobra, zaraz to ślifniemy, podklepiemy, zobaczymy. Korzystając z chwili, delikatnie popracuję nad błotnikami z Chevy Dodge'a. Muszę je wyklepać. Tego już delikatnie klepnąłem, bo był cały tutaj uszkodzony. No i teraz podklepuję go, był też spęknięty, więc już wyklepałem, bo tu się nie schodziły dwie blachy. Trochę podklepałem, zaspawam to pęknięcie i będę dalej klepał w tą stronę. Tu jeszcze mam pęknięcia, które będę musiał pospawać. No i zaraz przechodzi tutaj w to miejsce. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania. Na kanale znajdują się playlisty z projektem Zumbiuk, który stoi za mną, także zapraszam też do śledzenia projektu Zumbiuk, jak jest playlista z Chevy Dodge. Także można sobie obejrzeć wcześniejsze filmy z procesu budowy projektu Chevy Dodge. Także jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.